tych, przynajmniej kilku fotografów. Można to znaleźć albo w starych fotografiach, albo na dokumentacjach wystaw Rydet albo Jerzego Lewczyńskiego. Myślę, że Hartwig od nich to wziął. Nawet. Takie lekkie zgrafizowanie, poszukiwanie szachownic i tak dalej, i tak dalej. Tylko Zofia Rydet poszła w innym kierunku, Lewczyński poszedł w innym kierunku. Gdyby Paweł Pierściński poszedł w tym kierunku, to miałby szansę być świetnym fotografem. Dlaczego? Bo nie widzę w takiej pracy grafizacji Hartwiga czy innych. Nie widzę też ewidentnego Jana Buchaka, bo tutaj widzę Jana Buchaka z lat 40. Tutaj widzę Wańskiego czy Buchaka z lat 50. Natomiast Kielecka Szkoła Krajobrazu, i to będzie coraz mocniej wychodziło, działała w ramach, można by powiedzieć, tradycji realizmu socjalistycznego. Bo jeżeli ktoś tak fotografuje, czy tak fotografuje, czy nawet jeżeli gdzieś na horyzoncie widzimy motyw orki, to nie jest motyw Ferdynanda Ruszczyca z Młodej Polski, bo jest taki obraz, tylko jest to realizm socjalistyczny. I cały realizm socjalistyczny będzie ważny jako ideologia, jako kultura, jako zniewolenie w końcu artysty, każdego. Fotografa, filmowca, literata i tak dalej, i tak dalej. Ale no chyba nie potrzeba udowadniać, że tego typu motywy nie są przedstawieniem autentycznej pracy, bo oczywiście można fotografować rolnika i dzisiaj, i wtedy można było fotografować, tylko trzeba pokazać prawdę życia, co nie tak łatwo zrobić. I tutaj tej prawdy życia nie ma. Także Kielecka Szkoła Krajobrazu nie pokazała tego, co w fotografii oczekuje się najbardziej. Realistycznego czy dokumentalnego odbicia rzeczywistości. Poszła natomiast albo w grafizację, albo za bardzo w tradycję fotografii ojczystej Jana Buchaka. A przecież można było fotografować te chałupy, wejść do tych ludzi, fotografować portrety. To dopiero zrobiła Zofia Rydet. Mało tego, ona wpadła na to w 78 roku. Czyli jak to późno, dlaczego wszyscy, którzy działali wtedy w fotografii, uważali, że to jest temat poza twórczością artystyczną, że nie sztuką. I teraz właśnie Japończycy z tej wystawy, która była w Japonii, dosłownie dwa tygodnie temu przyjechali do Krakowa i kupili 12 fotografii Zofii Rydet. Bo ona dla nich tak naprawdę reprezentuje no, najważniejsze cechy, czy styl, jaki by oni oczekiwali po fotografii polskiej. Także to są takie, wydaje mi się, zresztą dużo ostrzej na temat Kieleckiej Szkoły Krajobrazu pisał na przykład Jerzy Olek czy Jerzy Busza. Pisząc na przykład o tak zwanej Kieleckiej szkole krajobrazu, że to nie była szkoła, że to była wyimaginowana idea i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem tak radykalny w swoich poglądach, natomiast dla mnie prawdziwa fotografia, gdyby Paweł Pierściński i jego koledzy odwołali się, czy sięgnęli do fotografii amerykańskiej lat 30., do takich pejzażystów jak Edward Weston, Ansel Adams. I na podstawie tamtej fotografii próbowali budować swoją wypowiedź, to by miało szansę przetrwania. Do Westona sięgnął Lech, Konopka, właśnie ta generacja dopiero w latach 80. To możemy powiedzieć aż nieprawdopodobne, jak jakieś bardzo ważne zjawiska były nieznane w polskiej fotografii. No bo nie było filmów, nie było telewizji satelitarnej,
Nie było książek, te książki były drogie, nie znano języków. Teraz mamy, ten dystans się zmniejszył. Bardzo łatwo możemy sobie poczytać o Westonie i po polsku znaleźć w muzeach amerykańskich jego fotografie. Teraz niebezpieczeństwo jest innego rodzaju, jest zbyt dużo informacji. Wtedy nie było informacji, albo nikt nie ukierunkowywał na te informacje, bo na przykład Zbigniew Dłubak znał fotografię amerykańską i pisywał o niej, ale też się do niej nie odwoływał, bo interesował go konstruktywizm. Czuł się spadkobiercą Henryka Starzewskiego i Strzemińskiego, więc mu niepotrzebna była fotografia amerykańska, chociaż znał ją. No i to są właśnie, do tego to się sprowadza, że tak można by dzisiejsze spotkanie zamknąć. Fotografia jest twórczością techniczną, oczywiście, tutaj jest bardzo dobre panowanie nad techniką czy możliwościami obrazu, ale jest twórczością, która kumuluje się na intelekcie albo duchowości, czy połączeniu intelektu i duchowości. I niestety intelekt no, zdobywa się na podstawie książek, wystaw, rozmów itd. itd. I na podstawie talent w połączeniu z wiadomościami, informacjami może doprowadzić do wybitnej twórczości artystycznej. Ani sam talent nie wystarczy, on starczy na kilka lat. I to dobrze widać u młodych twórców, którzy szybko znikają, bo mieli talent, ale bardzo szybko ten talent się kończy. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tylko będzie oglądał książki i fotografował to, jak widzi w książkach, to bardzo łatwo będziemy widzieli, że zmiany stylu, jakim dany artysta się posługuje, nie wynikają z jego duchowości czy intelektu, tylko ze zmiany książek, które ogląda. I to też przepadnie. Takie tutaj są zasady. Też oczywiście nie ma stałych zasad. Można teraz na przykład Związek Polskich Artystów Fotografików niejako w kontrze do tej wystawy, którą ja tutaj pokazałem, przygotowuje wystawę, która tak samo się nazywa 100 lat fotografii polskiej. I ona będzie skoncentrowana na tym, co ja najmniej pokazałem, czyli na piktorializmie polskim. Możecie Państwo sobie przeczytać na stronach internetowych SPAF-u. Tam już jest podanych dwóch komisarzy, jest 100 nazwisk podanych, jest podana rzecz, którą się nigdy nie powinno podawać. Lista rezerwowa. Jak się czują osoby, które są na liście rezerwowej, czyli 101, 102, 103. Nawet jeżeli coś takiego, no to nigdy się nie podaje, to nie jest piłka nożna, że jest 11 i kilku rezerwowych. To jest dziedzina artystyczna i w tym momencie no, ktoś mówi, to są ci gorsi. Jeżeli nie znajdziemy tych dobrych, to weźmiemy nich. Tam jest na przykład jako rezerwowy Leszek Szurkowski, taki fotograf, który w obrazie cyfrowym działa. I ta wystawa, którą SPAF przygotowuje, ma 100 osób. Moim zdaniem to jest stosunkowo za dużo. 20 wiek fotografii polskiej. Witkacego nie ma. Czyli w 100 dla fotografii polskiej nie ma Witkacego. Nie ma Rosa, którego ja tutaj pokazałem. Nie ma Łukowskiego, bo ona się koncentruje na związkach SPAF-u. Nie ma Szymańczyka, których ja pokazywałem. No bo ileś osób oczywiście musi się powtórzyć, no bo trudno, żeby Lewczyński się nie powtórzył, żeby nie powtórzyła się Zofia Rydet. Tylko jestem ciekawy, bo jaka jest niebezpieczeństwo? 100 osób po jednej fotografii pokażemy, to będzie za mało. Po dwie będzie za mało. Po trzy, no to też nie może być tak, że wszyscy mają po trzy, prawda? Że Jan Bułhak będzie miał trzy i na przykład ktoś, kto teraz fotografuje, na przykład tam jest na wystawie Andrzej Świetlik z Łodzi Kaliskiej. Nie ma Łodzi Kaliskiej, której film pokazywałem, ale jest jeden z Łodzi Kaliskiej. To też dla mnie jest
dziwne posunięcie, jak można i jednego. I to jest jeszcze kolejne niebezpieczeństwo. 100 osób, którym nie wolno dać po 3 prace. Nigdy nie ma tak, że Jan Buchar będzie, Paweł Pierściński tam jest, oczywiście. Także no, powiem prawdę, że ja nie wierzę, żeby to była dobra wystawa. Jeżeli Witkacego nie ma, to, bo jak mówię, nie ma też Podsadeckiego, który mówi, że jest światowy historiak fotografii. Nie ma Brzeskiego, który też jest światowy. Krzywobłocki jest akurat ten. Wątpię, żeby to była dobra wystawa, bo nie może być tak, że jeżeli ktoś organizuje wystawę z ramienia związku, to opiera tą wystawę na twórcach, którzy należeli do związku. To jest błędne założenie. No bo Witkacy, nawet gdyby żył dużo po II wojnie światowej, to jestem przekonany, że do związku by się nie zapisał w fotografii. Bo wszelkie instytucje były dla niego ciałem obce. Jeżeli spojrzymy na takie najnowsze punkty widzenia na historię fotografii, to się zrównuje. Jeżeli ktoś miał zakład fotograficzny, jak ten Felix Łukowski, jeżeli Ross w getcie fotografował, to dlaczego oni mają być gorsi od członków SPAF-u albo fotoklubu w okresie międzywojennym? Ross przed wojną był dziennikarzem sportowym. Fotografował zdjęcia dla warszawskich jakichś gazet sportowych. Nawet nikt tego specjalnie nie odszukał. Ale to wcale nie znaczy, że dziennikarz sportowy jest gorszym artystą w czasie wojny jak Jan Buchar, prawda? Nie ma takich założeń. I to jest jak gdyby błąd w założeniu. Ale co ciekawe, że na tej liście 100 jest kilku ludzi, którzy nigdy do SPAF-u nie należeli. Jest na przykład Andrzej Dudek-Dierer, co już dla mnie jest już jak no, dziwne, no wiem dlaczego tam się znalazł. Także nigdy nie ma wystawy sprawiedliwej, nigdy nie ma takiej wystawy, która by zamknęła wszystko w 100%. Nigdy takiej nie ma. Jeżeli jest to wystawa problemowa, czy te same problemy za moment będą przy Buchaku. Zaraz zobaczymy, bo na pewno Państwo też będą chcieli zobaczyć. Jak pokazać Jana Buchaka? Też bardzo trudno. Jakie zdjęcia wybrać, kiedy mamy do wyboru kilkanaście tysięcy? Zmiana sytuacji nadaje znamiona artyzmu kreacji, która nigdy z założenia artystyczną nie była. Na tak jak właśnie te zdjęcia z czasów wojny. Na przykład Witkacy, on nie uważał. Na przykład zdjęcia z czasów wojny. Czy czasami sztuka akurat zbliża się w jakimś tam swojej odmianie ku takiej, a nie innej fotografii? Bo takich zdjęć podejrzewam, że jeszcze kolekcji podobnych zdjęć, takich wojennych, czy z lat, czy możemy znaleźć. Z getta na pewno. Może z getta nie. Ale. Nie, to zostało już skonfrontowane. To jest. No dobrze. Jest to bęca historii fotografii, ale jak to się ma do fotografii no, jako sztuki? No jak się ma? Jeżeli pokazuje jakiś fragment rzeczywistości, ale to było niezamierzone jako działanie nie artystyczne. Było to życie się zbliżyło, sztuka się zbliżyła do tego typu zdjęć. W przypadku Witkacego było no, w przypadku Witkacego, to tak. Zamierzone, bo on odgrywał scenki filmu. Tak. To możemy powiedzieć. Ja pomijam tu Witkacego, tylko te zdjęcia o charakterze dokumentalnym bardziej. Tak, to w przypadku na przykład Julii Pirot mamy, że ona świadomie fotografowała, można powiedzieć, Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jest wiele takich zdjęć, że to nie były przypadkowe, tylko są to specjalne. Nawet możemy się domyślać, że to dziecko już nie żyje, które ona fotografuje. Że znajdziemy w przypadku Julii Pirot ileś motywów, które będą miały rasy białej, czarnej, wyśmienicie. To też można było realizować, ale nie pokazywać. Właśnie nie ma takich prac. Nie ma takich prac, bo ja pokazywałem to i mało tego, Amerykanin, który był z Houston, on mówi, jest taka jedna praca, która nazywa się Gesty Podsadeckiego i jest skonfrontowany Murzyn atleta
I naprzeciwko niego on patrzy niejako w oczy rozebranej kobiecie, białej. I to jest ważny ten. I on mówi, że bałby się takiej pracy teraz pokazać. No dobrze. No. On by się bał, Podsadecki pewnie w Stanach też by się bał. Ale ponieważ żył w Krakowie, z zupełnie innego punktu widzenia patrzył. Tak samo jak Japończycy. Japończyków fascynuje rydet, bo dla nich to jest zupełnie inna rzeczywistość. Inna, czyli prawie że artystyczna. Dla nas jest to normalna. To tak samo jak przyjechali moi przyjaciele z Wenezueli i dla nich w ogóle Oświęcim to była abstrakcja i chociaż oni powiedzieli, że to jest nieprawda, pojechali, zobaczyli i nie chcieli w to uwierzyć, powiedzieli, że to jest nieprawdziwe, bo nie może się coś takiego zdarzyć. Dla nich to była czysta, zupełna abstrakcja. Rzeczy, do których... A dla nas to jest tak oczywiste, że nas już to nie porusza. To jest też spojrzenie na inną kulturę, na inne obyczaje, na inną cywilizację i na tym zderzeniach też są... Tworzą się elementy artystyczne. Tworzą się, ale ci, co patrzą z drugiej strony, zupełnie inaczej to pojmują niż ci, co są z tej strony. Że, bo na przykład Japończycy wybierali takie zdjęcia rydet tam w Krakowie i urodziny, żeby jak najmniej było świętych wizerunków. Na przykład. Bo mówią, to będzie niezrozumiałe. Nikt nie będzie wiedział, jacy są to święci, jaki kontekst i tak dalej. Tylko proste. Dla tych z Zachodu nasz socrealizm. No to jest kwintesencja artyzmu. Nie artyzmu, pewnego stanu, bo nie wisi w Ludwik Muzeum albo w Centrum Pompidou Fangos Krajewski i nigdy nie zawiśnie. Ja mówię o fotografii z czasów socrealnych. Też nie zawiśnie to. Różnego rodzaju. W żadnym tym. A jeśli można zapytać o jedną rzecz, mianowicie o uzasadnienie tych związków kieleckiej szkoły z socrealizmem. Czy ideowo, ideologiczne by się dały znaleźć? No oczywiście, w tekstach. To są właściwie kilka tylko zdjęć z tego typu. Natomiast generalnie mówię o szkole, czy o Pawle Pierścińskim. Jeżeli się czyta, jest ta... ja bardzo cenię Pawła Pierścińskiego. Ale jest jego książka, którą wydał 2004. Kraj, czas kręga. Thank you.